Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym pole podstawy jest równe 100, a pole ściany bocznej jest równe 65. Oblicz objętość ostrosłupa. Z tego faktu, że to jest ostrosłup prawidłowy, wynika tyle, że w podstawie jest kwadrat, bo prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie musi być kwadrat. No to narysuję taki ostrosłup. Oczywiście podczas rysunku to ciężko zostawić kwadrat, trzeba go lekko tak jakby kopnąć, żeby rysunek był lepiej widoczny. Tutaj sobie będzie gdzieś wierzchołek i tu mamy krawędzie boczne. Tak i tak, dobrze. Tutaj mamy kwadrat AA. Wiemy, że pole podstawy jest równe 100, czyli w podstawie mamy 100, czyli ile ma krawędź A? No krawędź A to musi być 10, no bo 10 razy 10 daje nam 100. Dobra, to może to 100 wymarzymy stąd, żeby nie przeszkadzało nam w obliczeniach za chwilę. Co dalej? Wiemy, że pole ściany bocznej jest równe 65. Tutaj podkreślam jednej ściany bocznej. Pole ściany bocznej domyślnie powinno pisać jednej ściany bocznej, ale niech im będzie. Czyli zobaczmy, jedna taka ściana boczna to jest trójkąt, który ma w podstawie A, czyli 10 i ma sobie jakąś tam wysokość H. No jak się liczy pole trójkąta? No to jest podstawa, czyli A razy H na 2 i ta ściana, ona ma pole 65. No to wyliczmy sobie z tego równania, ile wynosi H, no bo nasze A to jest 10, czyli 10 razy H na 2 to jest 65, czyli 5H to jest 65, dzielimy sobie stronami na 5, czyli 1H to jest 65 na 5, czyli 13. Tutaj mamy 13 jednostek, nasze H to jest 13 jednostek. Co oni od nas chcą? Oni chcą od nas objętość ostrosłupa. Wzórna objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. I tak, pole podstawy już mamy, bo to jest 100, bo to jest powiedziane w treści zadania. Potrzebujemy wysokości, dużego H. A gdzie jest duże H? To ja może dam na taki widoczny kolor, na zielony. Duże H to jest tutaj. Musimy to duże H znaleźć. Jak to zrobić? Proponuję narysować sobie jeszcze taki odcinek ze spodka wysokości tutaj do tego miejsca. I tu powstanie trójkąt prostokątny. Tutaj powstanie trójkąt prostokątny i ten trójkąt sobie tutaj na bok przeniosę. Zobaczmy, tu jest ten nasz kąt prosty, czyli ten kąt prosty. Tutaj mam 13, bo to jest tak jakby ta wysokość ściany bocznej. Tu jest duże H, którego nie znam, ale zaraz policzymy, a tutaj ten odcinek to będzie połowa krawędzi bocznej. Jeśli tu jest 10 jednostek, to tutaj będzie 5 jednostek, czyli tutaj mamy 5 jednostek. No i liczymy sobie z Pitagorasa. H kwadrat plus 5 kwadrat daje nam 13 do kwadratu, czyli H kwadrat plus 25 daje nam 169, czyli H kwadrat to się równa 169 odjąć 25, czyli to jest 144. Jaka liczba do kwadratu daje 144? Taką liczbą jest H równe 12, czyli nasza wysokość, duże H, to jest 12 jednostek. No tutaj nie wiem, czy widać 12, tutaj mamy 12 jednostek. Czyli podstawiamy już finalnie do wzoru na objętość, czyli to będzie 1 trzecia pola podstawy, czyli 100 razy wysokość, czyli 12. Zobaczmy, że 1 trzecia z 12 się skraca, no bo 12 na 3 to jest 4, czyli wychodzi nam 100 razy 4, czyli 400. Tu są jednostki podane, no niech to będą jednostki sześcienne. Taka jest odpowiedź.